1 lutego. Żywot świętego Ignacego, biskupa i męczennika. Żył około roku pańskiego 110. Ewangelista Marek Święty opowiada w rozdziale 9, że uczniowie Jezusa Chrystusa w drodze do Kafarnał rozmawiali o tem, który by z nich był większym w królestwie Mesjasza. Przyszedłszy do Kafarnał, zapytał Jezus: coście w drodze rozmawiali? Lecz oni, wstydząc się, nic nie mówili. Rzekł tedy Jezus do apostołów: jeśli kto chce być pierwszym, będzie ze wszech ostatnim i sługą wszystkich. I wziąwszy dzieciątko, postawił w pośród nich, a gdy je objął, rzekł im: ktokolwiek jedno z takowych dziateczek przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wers od 32 do 36. I owym od Jezusa Chrystusa pobłogosławionym chłopcem był podobno właśnie późniejszy święty Ignacy, który, jak to świętobliwa Katarzyna Emeryś według widzenia swego twierdzi, często następnie miejsce to całował, na którym ongi odebrał błogosławieństwo. O młodości i naukach świętego Ignacego tyle tylko wiadomo, że był uczniem świętego Jana Apostoła, a potem został przez Piotra Świętego wyświęcony na biskupa antiocheńskiego. Podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Domicjana od roku 94 do 96. Ignacy jako troskliwy pasterz czuwał nad trzutką powierzonych sobie owieczek, aby żadnej nie zgubić. Wiele z nich umarło śmiercią męczeńską, sam jeden biskup, mimo gorącego pragnienia, nie mógł się doczekać tak upragnionej korony. Życzenie jego miało się jednakże wkrótce spełnić. Przybył bowiem do Antiochii cesarz Trajan, który po świeżo odniesionych nad królem Dacyi zwycięstwach tem srożej wiernych prześladować zaczął. Dowiedziawszy się, iż Ignacy z całą gorliwością świętego biskupa utwierdzał chrześcijan w wierze i śmiało na bałwochwalską cześć w mieście swojem powstawał, kazał go przywołać do siebie. Ty żeś to owym złym duchem, który się ośmiela opierać rozkazom cesarskim i poddanych moich na złe wodzić. Odrzekł na to święty: jam jest, mówi znowu cesarz. Czemuż cię zowią bogonośnym? Biskup rzecze: kto Chrystusa w sercu nosi, każdy tak zwanym być może. Gdy następnie Trajan swe bogi zaczął wychwalać, święty Ignacy jasno mu wykazał jego zaślepienie, a cesarz słowy temi rozgniewany, na pożarcie od dzikich zwierząt go skazał. Aby jednak biskup swą stałością nie dał przykładu innym chrześcijanom, polecił go odwieźć do Rzymu. Okuto przeto Ignacego w ciężkie kajdany i dodano silną straż, aby przypadkiem go chrześcijanie w drodze lub w samym Rzymie nie odbili. On zaś sam, obawiając się tego, napisał list w drodze, zaklinając wiernych, aby mu nie zagradzali drogi do korony męczeńskiej. Oto ołtarz gotowy, pisze, a ja rad za Chrystusa umieram, tylko wy mi tego nie brońcie. Proszę, niechaj miłość wasza szkody mi nie czyni i pozwoli zostać pożartym przez dzikie zwierzęta, które mnie zawiodą do Boga. Jestem ziarnem Chrystusowym, niech się w zębach lwich zmiele, abym był czystym chlebem, godnym Pana Boga. Teraz poczynam być uczniem Chrystusowym, abym Jezusa Chrystusa dostał. Ogień, krzyż, boleści, sieczenie, ćwiartowanie, kości łamanie, członków ucinanie, zmełcie ciała wszystkiego, niech przyjdzie na mnie, bylebym miał Jezusa. Co mi po królestwie świata wszystkiego, lepsza mi śmierć w Chrystusie. W drodze przez Smyrnę widział się z świętym Polikarpem, który publicznie go uczcił wraz z całym ludem. Święty miał długą przemowę, zachęcającą go do wierności Chrystusowi Panu. Wszystkie kościoły w Azji w osobie swoich biskupów i duchowieństwa witały go po drodze jako ojca duchownego, pod którego przewodnictwem kraj ten cały pozostawał. Dnia 20 grudnia 107 roku stanął w Rzymie i zaraz go zaprowadzono do amfiteatru, gdyż igrzyska już się skończyły. Zezwierzęceni Rzymianie cieszyli się na widok, jaki im śmierć biskupa sprawi. Ale ten podobny aniołowi zawołał: nie sądźcie o Rzymianie, którzy na moją śmierć patrzycie, aby mnie za jakie złości gubiono, tylko abym się Panu Bogu memu dostał, którego pragnę chęcią nieugaszoną. Jam jest ziarno jego, a w zębach bestyi zmełty być mam, aby ze mnie był chleb czysty Chrystusowi memu. Wtem wypuszczono dwa lwy, które rzuciły się na świętego biskupa i oddzielający go od Boga czas skróciły. Kości pozostałe zebrali chrześcijanie i odesłali później z wielką czcią do Antiochii. Nauka moralna. Dla Jezusa cierpieć i umrzeć było najgorętszym życzeniem, jedynym celem świętego Ignacego. Słodką była mu śmierć dla Jezusa i z radością wyczekiwał godziny, kiedy się jego życzenie spełni. Jedna tylko myśl radość jego zmniejszała,
że między chrześcijaninami nastąpić może rozdwojenie, a jedność pomiędzy biskupem i wiernymi, której Chrystus tak pragnie, może zostać rozerwaną. Przeto w jednym z listów pisze: unikajcie każdego rozdwojenia, każdej herezji. Kto do Boga i Jezusa Chrystusa należy, ten trzyma się biskupa. Kto jest zwolennikiem rozdwojenia, ten nie będzie uczestniczył w dziedzictwie Chrystusa. Pożywajcie sam jeden chleb niebieski, albowiem jedno tylko jest ciało Jezusa Chrystusa i jeden kielich, który nas wszystkich w krwi swojej łączy. Jeden tylko jest ołtarz i jeden tylko jest biskup w łączności z kapłanami i diakonami, którzy mu są do pomocy. Gdzie panuje gniew i rozdwojenie, tam Bóg nie mieszka. Z słów tych poznasz, pobożny chrześcijaninie, jak świętego Ignacego mocno obchodziła jedność biskupa z wiernymi. Nie trzeba się więc nigdy dać uwodzić takim, którzy w parafii sieją niezgodę pomiędzy kapłanem a gminą, nie słuchaj takich, którzy aczkolwiek katolicy, jednak o religii wyrażają się z nieuszanowaniem, szydzą z artykułów wiary, nie słuchają kapłanów i Kościoła Świętego. Ci wszyscy rozrywają bowiem węzeł jedności i są nieprzyjaciółmi Chrystusa, który wyraźnie powiedział: kto was biskupów słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. Modlitwa. Racz miłościwie wejrzeć na nędzę naszą, Wszechmogący Boże, a gdy nas ciężar grzechów naszych przygniata, niech nas wesprze przemożne pośrednictwo świętego Ignacego, męczennika Twojego i biskupa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani słuchacze, wciąż udoskonalamy nauki katolickie, dlatego prosimy o możliwe jałmużny. Pamiętajcie, że wsparcie cykliczne, czyli innymi słowy stały przelew, raz w miesiącu, czy raz na tydzień, czy w innej formie, ale cyklicznej, daje nam możliwość planowania i przewidywania, czy na dany projekt starczy nam funduszy. Bardzo Wam dziękujemy, każdemu z Was z osobna i wszystkim wspólnie, gdyż kochani, bez Was nauki nie mogłyby funkcjonować w takiej formie i na taką skalę. Bo między innymi na przykład seria o sakramencie pokuty i pojednania, którą wygłosił ksiądz Piotr Buda, osiągnęła już ponad milion wyświetleń. I wciąż otrzymujemy informacje od osób, które dzięki tej serii się nawróciły, wróciły do kościoła spowiadając się po wielu latach. Rekordem jest tu chyba pan, który wyspowiadał się po ponad 30 latach, wracając tym samym do kościoła katolickiego. I wielu ta konkretna seria nauk o spowiedzi pomogła w lepszym spowiadaniu się, zbliżającym bardziej do Pana Boga. A przecież podobnych serii nauk wydaliśmy już kilkadziesiąt. Także podsumowując ten rok, kochani, z całego serca Wam dziękujemy, bo bez Was nauki nie mogłyby dalej funkcjonować. Bóg Wam zapłać. Przypominamy, że raz w miesiącu odprawiana jest msza święta za każdego z Was, drodzy darczyńcy. Błogosławieństwa Boga Najwyższego w Trójcy Świętej Jedynego na Nowy Rok Pański. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.